spotyka się dwóch kolegów. Cześć! No, co u ciebie nowego? Wiesz, dobrze, wczoraj się pochował teściową. O, no to gratuluję! Ale dlaczego jesteś taki podrapany? A się cholera zakopać nie dała. Kowalska z Nowakową plotkują na schodach. Ale ta Kopycińska ma szczęście. Tak? No patrzcie, cholera męża ma. Kochanka ma, jeszcze ją wczoraj zgwałcili. Nienawidzę mężczyzn. Zwierza się 20-letnia studentka najbliższej przyjaciółce. Wszystkich? Dziwi się tamta. Dlaczego więc codziennie puszczasz się z kimś innym? I żeby się o tym przekonać, czy wszystkich. Rozmawiają dwie młode francuski. I podobno twój nowy mąż to prawdziwa złota rączka i wszystko sam robi w domu. No bez przesady, moja droga. Ja mu czasem pomagam. A to w jaki sposób? Ustami. Rozmawiają dwie młode mężatki. No dobrze, rozumiem, ty się znów kochasz, no ale co powie twój mały synek, kiedy się dowie, że zafundowałaś mu już trzeciego tatusia? Nie przejmuj się, moja droga. On jeszcze nie umie liczyć do trzech. Wyobraź sobie. Właśnie przeczytałam, że jeden facet miał dwie żony. I skazano go na rok więzienia. Za kary czy dla odpoczynku? Rozmawiają dwie przyjaciółki. Wiesz, ostatnio miałam stosunek z murzynem. No i jak było? No, całkiem fajnie. No a jakie miał nasienie? Białe czy czarne? Białe, ale jakby trochę przypalone. Spotykają się dwie koleżanki. Wiesz, byłam wczoraj u lekarza, a on mi, idiota, powiedział, że jestem w ciąży. A kto jest ojcem? Nawet z tego nie mówił. Świeżo upieczona małżonka zwierza się przyjaciółce. Słuchaj, stara, dziś rano pomyliłam się, zamiast płatków owsianych podałam mężowi płatki mydlane. I co on na to? No on się jeszcze w życiu tak nie zapienił. Czy ty wiesz, kochana, że mój mąż ma granatowego malucha? Kupił? I nie, przytrzasnął drzwiami. Spotykają się dwie przyjaciółki. Oj, kochana, jak ty schudłaś. Co się dzieje? Daj spokój. Przez męża. Co? Bije mnie. No to zgłoś to na policję, albo rzuć go. No nie mogę. A dlaczego? Mam jeszcze 7 kilo nadwagi. Jak tam, Jolu, twoje małżeństwo? A, tam nic dobrego. I bije? Nie, skądże znowu. Mają inny mankament. Coś poważnego? Ja nie wiem, jak to powiedzieć. Rzecz wstydliwa. Wiem, o co chodzi. Pewnie nie sprawdził się jako mężczyzna. No więc tak. Absolutnie to poważne. A czy przed ślubem nie dawał nic do zrozumienia? Znaczy, on owszem mówił, że ma taką małą nieruchomość. Ale myślałam, że to domek pod Warszawą. Spotkały się dwie świeżo upieczone mężatki. Jedna mówi do drugiej z zachwytem. Boże, mój mąż to anioł. A widzisz, że mój też nie mężczyzna? Sąsiadka mówi z niekłamaną satysfakcją do sąsiadki. No, co? Córeczka została na lodzie. A została. Ale pęklibyście, sąsiadko, z zazdrości, gdybyście wiedzieli, od kogo dostaje alimenty. Mówi Markowa do żony pana Krzyśka.
Słoneczko, pożycz mi wałka do ciasta. I nie mogę, tyś czekam na męża. Rozmawiają dwie przyjaciółki. Kiedy zaczął się do mnie dobierać, powiedziałam, że nie chcę go widzieć. No i co, i co, i co, i co? No zgasiliśmy lampę. Nie wiem jak ty, Józefo, ale ja nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia. A czemu to? No bo jak poznasz na pierwszy rzut oka, ile chłop zarabia? Przed samym wyjazdem męża na delegację, to zawsze ściągam mu z ręki obrączkę. Dlaczego? Już 3 przechulał na służbowych wyjazdach! Rozmawiają dwie przyjaciółki. Który mąż był dla ciebie lepszy? Dawny czy obecny? Wiesz, Rosalio, jak się tak zastanowię, dochodzę nieodparcie do wniosku, że najlepszy jest ten przyszły. Mój mąż jest obłudnie leniwy. Wstaje o godzinie 5 rano, żeby dłużej nic nie robić. Gdyby cię mąż zdradził, droga Henryko, czy mściłabyś się? Mścić się? To nie, ale na pewno bym mu odpłaciła. Kowalska starannie obejrzała marynarkę męża i nie znalazła na niej nawet śladu damskiego włosa. No tak! Krzyknęła. To już nawet łysym kobietom spokoju nie daje.